witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek i witam was kochani w kolejnym odcineczku z gry Mafia 3, czyli ciąg dalszy przygód Lincoln Clay. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiem wam szczerze, nie mogą się doczekać, kiedy znowu się zobaczymy, kiedy znowu ujrzymy światło dzienne, kiedy znowu odpalę mafię i będziemy robić więc słuchajcie, naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy znowu wejdziemy do gry. Ja was chcę bardzo serdecznie powitać, bardzo serdecznie przygotować i bardzo serdecznie zaprosić was do obejrzenia tego materiału. Słuchajcie, plus minus wiadomo, półtorej godziny naszego spotkania, więc słuchajcie, mam nadzieję, że całkiem spoko. Oczywiście, jeśli nie możecie obejrzeć go w całości, ja to zrozumiem, podzielcie sobie według swoich zainteresowań na taką długość, jaką byście, słuchajcie, chcieli. Przygotujcie sobie coś do chrupania, coś do jedzenia. Ja w tym przypadku akurat kawusia, już druga w ciągu 2 godzin. Ja dzisiaj po prostu mam ochotę, po prostu, ja nie wiem, ale ostatnio wchłaniam tą kawę, po prostu mam ochotę ją ciągle pić. Nie, ja nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale mam ochotę cały czas na kawę. Chyba zrobiłem się kawoszem, słuchajcie. Ale tak, kawusię mam przygotowaną. No, tak sobie teraz myślałam, że nic do picia w sumie nie mam. No, ale cóż, w razie czego polecę szybko do kuchni po jakąś dobrą wodę i będziemy, słuchajcie, działać. Jezu, nie mogę się doczekać, kiedy odpalimy grę. Oj. Dobra. Pokażcie mi, co tu się w ogóle wydarzyło. Co my tu mamy? To jest skrzynka. Wiecie co? Ja sobie tak trochę pomyślałem, żebyśmy może pozwiedzali faktycznie te tereny tutaj, żebyśmy wszystkie znajdźki zebrali z tej duże okolicy, potem z tej, jak wejdziemy tą skrzynczkę i weźmiemy sobie jakąś misję. Znając mnie, no to wiecie, trochę misji pobocznych, trochę misji głównych, tak żeby troszkę tego i troszkę tego dzisiaj, słuchajcie, zrobić. Także mimo wszystko i z fabułą do przodu, ale mimo wszystko, słuchajcie, super dobrze się bawić w grze pobocznej. O! Panie złoty, pan Kaś mnie nie widział, że ja se idę do pana? Znaczy, może nie do pana, ale że se idę w ogóle. Co za ludzie, słuchajcie. Dobra. Bierzemy pierwszy bezpieczniczek. Elegancko. Kolejny jest dopiero tam. Łocie. O Jezus, ty stąd nie skakuj. Ty stąd nie skakuj, bo mnie tu umrzysz. Chociaż w sumie... Co? Czemu ja mam... Chciałem powiedzieć, w sumie ja mam mało pieniążku, więc w sumie nic by się takiego nie stało, ale... Teraz do mnie doszło. Kurde. Ty, no Andrzej, nie przeskoczysz? I jak z ciebie miękka faja, wiesz ty co? Wstyd! Wstyd! I jak kajak mam coś mi do mnie dostać teraz? Co tu za rozmowy dziwne są prowadzone? Ja pindole, też to wszystko jest ogrodzone. Co tu się stanęło? Czemu to tak jest zrobione? Brzydko, brzydko. Wszystko poogrodzone, jakby ja nie wiem, jakby to jakieś tajemnicze przejście tam. To trzeba przez wodę przepłynąć, ja? Ja. O. Nie wiem czemu, ale o, jest łódka. Łódko. Nie, tam też jest łódka. Dobra, bierzemy stamtąd. Przepłyniemy sobie na drugą stronę. Weźmiemy sobie znajdźki, jedne, drugie, trzecie, czwarte, słuchajcie. Zbierzmy wszystko, co można. Ja nie wiem, czemu chciał tak biegać po wodzie, jak mnie tu zajął jakiś krokodajlo wyskoczy, to co ja zrobię? Czy to będą wrogowie tak jak wcześniej, czy jednak już gra sobie już odpuści ten etap fabuły? A nie, no nie ma. Okej, okay, to dobrze. Bardzo dobrze nawet bym powiedział. Dobra, wsiadaj Andrzeju. Bo wiesz, nie chcemy zostać zjedzeni przez krokodajlo. Więc sobie po prostu tu dopłyniemy, weźmiemy co trzeba i... Wow. Ale powiem wam, że mega się cieszę z tego, że słuchajcie, tą misję z tą ciężarówką mogłem w końcu zakończyć, bo wiecie, ona się tak dłużyła, bo coś było nie tak, ale aktualizacja pomogła, naprawiła i dzięki temu po prostu... Mhm. Mnie coś dringocze, ale... Ale to nie jest Far Cry 6, żeby znaleźć jakieś znajdźki tam, gdzie dringoczy dzwoneczkami. Okej, jeszcze tu mamy. Zbierzmy wszystko, słuchajcie, co można, bo potem już nie będziemy tu wracać. No wiesz ty co, że ty przez krzaki nie przejdziesz. Jesus, wszystko poogrodzone. No.
A tak se leży, o, bezpieczniczek. No i pięknie, dobra. Lecimy tu wtedy. Tu weźmiemy, tu weźmiemy, tu weźmiemy. I wtedy ciśniemy, słuchajcie, tutaj w takim razie. Ten bezpiecznik, zrobię tą okolicę jakby. Ja wiem, że jakby ja wam mówiłem, że nie zawsze będziemy ogarnąć tę okolicę, ale ja nie wiem, mnie serce boli. Mnie normalnie serce boli, kiedy ja, wiecie, nie mam całej dzielnicy zrobionej, wiecie, pić już glad, wiecie, tak, tak, tak zawsze powinno być, nie? Dobra, bierzemy tą furkę. Ale krokodajle. No, wystarczy tak, o. O, widzicie tobie, krokodajlon. No, a ty, cwaniaczku. Nie, zjesz mnie. Nie dam ci tej satysfakcji. Mordo, mordo. Pięknie. No, ty, Andrew, a ty co, na górę nie możesz skoczyć? Ty, jakaś miękka faja jesteś? No, no, ja myślę. No, mordo, nie rób mi tego, błagam. No, ja myślę. Chciałem powiedzieć, że jakaś fura by się przydała, ale jak zobaczyłem, jaka to fura mają mi zaproponować, to stwierdziłem, że chyba jednak nie. Chyba jednak zrezygnuję z tej. Co to było za chrząknięcie, halo? No weź, Lincoln, nie rób se jajów. Wkurza mnie ta gra, że tu tak naprawdę za dużo... No i co? A idź pan w ciorty. No dobra, przejdziemy się tędy. No wiecie, chciałam... Czemu tam jest na niebiesko, się świeci? Panie, bo co? Coś, czegoś tam pilnujesz, czy co? Nie, pan woza niczego nie pilnuje. O! Gdzie my tu trafili? Masz do mnie jakiś problem? Chcesz się bić? Chcesz się bić? No, no. Weź tam, baw się w swoje cerygiel. O kurwa. Dawaj, dawaj money i no podziel się. Jeszcze? Jeszcze tak zrobił. Masz mordo, nie zrobię ci krzywdy, ale żeby mi to było przedostatni raz takie zagrania. Ja tu jestem głupi. O, Vito zebrał dla mnie... Oj. Kurna, nie to. Vito uzebrał dla mnie dole. Podoba mi się rozegranie Vita, że on ciągle ma dla mnie pieniądze. Zajebiście. Kurde, Vito. Ja ci oddam kolejną działkę. Działkę. Kolejną dzielnicę, jak będzie możliwość. Tobie oddam, bo ty szybko mi to zbierasz tą dole. To mi się podoba. Nie wiem, tu pokazuje pieniądze, mogę odebrać. Zajebiście w ogóle. Tak osę na drodze leży. No popatrz ta. Takie cuda, tylko w mafii. Dobra, lecimy tu. Kaj, on jest. Tu jesteś. No dobra. Dobrze, że jeszcze nikt nie chce mnie dopaść. Tyle, słuchajcie, dobrego. W tej grze to... Ja już ostatnio się wszystkiego mogę spodziewać w tej grze, nie? Że ktoś chce mnie dopaść i tak... Nie. Ach. Masakra. A czemu Kaj żeś broń wyciągnął? To tu wrogów się spodziewamy? Co ty gadasz, mordo? I kajmy teraz jeszcze tu. Obraz Vergasa. Nie no, schowaj. A my kiedyś o tym myśleliśmy, tylko tu nie było normalnego wejścia. I ten obraz Vergasa jest tutaj. Wychodzi na to, że muszę torami się tam dostać. Ale... Jest! Torami, faktycznie. Jednak ta moja główka to czasem, słuchajcie... Panie drogi! Zawał serca na miejscu. Zara zawał serca. Nie. Co ta kurwa, ta ciężarówka tak podskoczyła? A gdyby tak... Nie, mordo. Zrobić boom? Nie. Tyra, Arek, chce przypomnieć sterowanie, nie? No właśnie. To nawet nie drgnęło. Really?
A jakby w to szczelnąć? To nawet kurwa nie drgnie. To jest w ogóle ciekawe teraz, nie? Teraz jak tam się dostać? Może jakaś jaskinia? Bo tak zobaczyłem, że tu jest jakaś dziura w skale, a no niestety nie. Błąd gry. Nie, nie, niedopracowane detale w Mafii 3. Ale jakąś górą myślicie? Tak, górą. Jo, jo, Arek, jo, górą, a potem jak ty tu wskoczysz? Ja nie wiem. Tu nawet nie ma, wiecie, tej opcji szybkiej podróży, tak w sumie, więc. Jak to ograć, jak to. Nie wiem. Ała, palisz się, mordo. Ty no, poważka, tu nie ma jak się dostać. Nie. Nie, 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 nie ma. Wszystko zamknięte. Może kiedyś będzie okazja, by tu wejść. Nie wiem, szczerze mówiąc. Poważnie, nie wiem. No wiecie, spróbujemy jeszcze gdzieś tam tutaj, gdzieś tędy na przykład, ale... No słuchajcie, jak nie ma, to nie ma jakby nic na siłę. Chyba możemy sobie tylko o tym pomarzyć po prostu, wiecie? No bo nie ma tu. Nie ma nic. Nic, ani o co. Żadnej drogi ewakuacji. W sumie... W sumie co, Areczku? W sumie... Jestem niezadowolony z tej sytuacji. Dobra, dawać auto. Stój! Ty babo jedna. O! O! Pani! Muszę go pożyczyć. No przykro mi, nie, nie, nie znajdę tej znajdźki, więc no trudno. Damy sobie spokój z tą obrazem Vergasa, lecimy tu. Tu lecimy sobie. Dobra, nie krzycz babo, masz fajne, znaczy, fajne auto, to takie chyba słowo klucz, fajne auto. Ciśnij siareczku. Znaczy... Wow, to było coś. Teraz żeś pokazał klasy. Może ja bym to musiał wyskoczyć samochodem właśnie, ale... Jakby, jak tam wyskoczy, to się zabije, to... Ja nie wiem. Zresztą, dobra, mniejsza z tym. Tu jest co, apteczka? Tu jest apteczka. Nie, tak, nie, nie wiem. Tak. Tu jest coś, jakaś misja fabularna to jest. A może walić to i pójść tu? Co tu się dzieje? Słuchajcie, no... Ludzie się wprowadzają, no dobra, ale... Ale nie pode mną, tylko dwa piętra niżej. Dziwna sprawa. Dobra. No dobra, no możemy się tak przejechać w sumie. Co my tu mamy? Nowe Bordeaux, tak? Czasów? Magazyn Welty, jedno z mrocznych miejsc sekty w historii tego starego magazynu. Mardi Gras, powinny być jakieś wskazówki co do jej planów. Zobacz, jakie wskazówki na temat mrocznych miejsc, sekrety Anesa... Słucham? Anesa Glande uda ci się odkryć.
Idź do magazynu Welty. Czy mogę sobie dać zastrzyk adrenaliny? Jakoś? Teraz ja zapomniałem, jak się nawet, kurde, zastrzyk adrenaliny daje. To jest smutne. To jest smutne po prostu. Że mam tak problem z zapamiętaniem klawiszy logii. Zastrzyk adrenaliny C. O. O to chodziło. No to w sumie, jakbyśmy użyli, no to chodźmy w takim bądź razie tutaj. Zbierzmy nowy zastrzyk adrenaliny, bo no na pewno się przyda, słuchajcie, no. Patrząc, nie patrząc, no. Będziemy robić jakąś misję, faktem nawet główną, fabularną, bo gdzieś tutaj w pobliżu się ona potoczyła, to wiecie. Żal by nie skorzystać. To jest niemożliwe, że ja do niej tak po prostu nie dojdę. Będę musiał coś kombinować jeszcze. A my żeśmy też tutaj się bili, z tego co pamiętam. Była to jakaś akcja. Serio? Ty, no nie mogę. Nie no. Poważnie? Czy to jest na zewnątrz? Nie no. Dobra, nie skomentuję tego. Powinno być w ogóle, powinno być jakiś znaczek, że jest zablokowany, że tam nie da się tam dojść. Wiecie, cokolwiek, a nie, że ja wychodzę, marnuję swój czas, a potem okazuje się, że i tak nic z tego nie będzie, nie? Bez sensu. Ale dobra, no. Nie ojsza z tym. Wow, co tu za artefakty się mi tu pojawiły przez chwilę. Tak, kurde, czarny ekran się zrobił? Dziwne rzeczy. Dobra. Mniejsze z tym, słuchajcie, ciśniemy. Idź do magazynu Welty. No dobra, i mamy się dowiedzieć. Jeszcze raz, co my mamy się dowiedzieć? Wskazówki na temat jej planów, na temat planów S... Na temat planów sekty. Oho, i mamy wrogów na horyzoncie, więc hach, będzie bitka. W sumie mamy trzy apteczki, to jeszcze spoko. Czyli oni tu już na mnie czekają. Oni dobrze wiedzą, że ja chcę do nich przyjechać. To gdzie oni na mnie czekają? No i co? Chcesz bitkę? No wychyl łeb. Ktoś jeszcze jest? I czemu tu w ogóle powódź jest? O kurwa. To jest ten facet i on tak we mnie strzela i on mnie... A ich jest dwóch. No dobra, patrząc na to, że jestem cały czas w jednym i tym samym miejscu. Szukają mnie. Gdzie ty jest? A widzę cię. O ty gnoju. Jak to się szybko przemieszczasz w ogóle?
Dychaj. Kurwa, skąd coś tu się wzięło, ty gnoju? Wiecie, coś najgorsze, że nie mam tej spluwy, co miałam mieć. Znaczy, co miałam mieć? Tej mojej spluwy, jakby. Ktoś mnie gdzieś szuka jeszcze. Ale gdzie? Dobra, schowajmy się tutaj. Ja nie wiem, czy ja się mogę tu w ogóle schować. Bo znając moje szczęście w nieszczęściu, pewnie nie. Nie myślę, że wykrakałem. Kurwa, wykrakałem to serio! Ja pindole, nie. Nie, po prostu nie. No, nie ma tu przejściarek. Nie tak. Jezus. Czego mogę zebrać? Odpowiedziałem sobie właśnie na pytanie. Nie, nie możesz. A, i nie mogę już kasy zgarnąć, ja? No dobra, no trudno. O. Warsztat u dużego Rika. No. Czy nie chodzi o sam warsztat, tylko ja bym chciał apteczkę zgarnąć. Mnie żyćko, o, nie mam nic. Myślałem, że jeszcze wiecie tyle, o ile zgarnę, ale. Najwidoczniej no nie. A i teraz stąd normalnie też nie widzę. Matko jedyna, kto to wymyślił? No chodź tu. Jak ty w ogóle wyglądasz? A, niespecjalnie są zamaskowani, żebym ja ich nie rozpoznał. Tacy z was cwaniacy. Mhm. Pozwolę sobie, słuchajcie, przywołać. Teraz nie wiem, czy wiercą mi w słuchawkach tutaj, czy wiercą mi w grze. Ja już zgubiłam teraz po prostu. Amunicję fula potrzebuję, o. I z wyposażenia potrzebuję. A granata ma? Weźmy. Niech są trzy w zanadrzu, w razie czego. Ja zadowolony z zakupów, oczywiście, jak zawsze. Dobra, lecimy do... Może pojedźmy do nich, może tak będzie bezpieczniej w sumie. Nie wiem w sumie, co tu będzie najbezpieczniejsze, no ale dobra. Hop. Ten jak jebnął jeszcze tak, wiecie, po cichaczu, żeby nie było, że tak głośno walnęli, nie? Dobra, ciśniemy. Ciśniemy, słuchajcie. Czyli oni już tu na nas czekali, słuchajcie, no to cwaniacy. Czyli tam też będą wrogowie. Bo oni dobrze wiedzieli, że przyjadę samochodem. Chociaż równie dobrze mogą, wiecie. Kurwa. Ty, dobrze oni są w ogóle. Kurde, ile kul trzeba w ogóle w nich pakować, nie? Jeszcze ktoś kupa? Idzie. Idzie chojrek. Kurwa. Ja się w ogóle nie stawiam na taką, kurde, grubą akcję nagle. Serio?
Dobra. Bliżej niż dalej, słuchajcie. Dobrze, że oni mają tą samą nicę, co ja potrzebuję, więc w sumie spokojnie. Ale że śmieciarką wyjechali, patrz ta ich. Ktoś tu jęczy z bólu jeszcze. Ale gdzie? Tego nie mam. Dobra. A bo my nawet... My dopiero tu jesteśmy. Ja myślałem, że my zaraz jesteśmy koło tego, to jeszcze kawałek drogi jest. No dobra. Przebyli mi opony, czy nie? Chyba nie. Nie widać bynajmniej przebitej opony. Nie wiem, robię czego granaty, bo granaty się tu przydadzą. Oj, coś czuję, że tu chyba nie będzie spokojnie. Mam tak główną drogą wjechać? Wyjdź z pojazdu lepiej. Wejdź do magazynu Wenty. No dobra, ale żadnych czerwonych znajdzie? Wrogów tu nie będzie? Trzeba być z lekka zaskoczony. Co to za drzwi, które się nie otwierają w ogóle? Ach, gro, gro, nie utrudnij. Wiecie co, ja wam powiem, że ta gra wydaje takie dźwięki, że ja nie wiem, czy to się dzieje u mnie w realu, tutaj, jakby w klatce, czy to się dzieje w grze, jakby za głupi jestem na to. Dobra, czyli strzelam, że tędy musimy wyjść. Ja, tędy. No, spróbuj, Lincoln. Lincoln jak jebnął tam. Przekujemy go tam, po czym Arek... Pedzi down, ja mam tam klikać? Jezus Maryja. Obszar śledztwa, okej. Okay. Czy mogę się stąd ruszyć? Mogę. Teraz tak, jak to tu wygląda? Okej, okay, tu jest dalej. Jezus Maria. Okej, okay, tu coś się działo. Co to jest za lokacja w ogóle? Dobra, idźmy po śladach w takim razie. Okej. Dziwnie to wszystko wygląda. Co to są za karty w ogóle? Okej, to coś mamy. Ja bym nigdy na to nie patrzył, to jest jakaś ściana, którą trzeba przepchnąć. Jakby... Kto by na to wpadł? Tylko Lincoln chyba. Nie, dobra, no i Tomb Raiderzy też. Kurwa, dziot! Kurwa, nie no, zdawał serca. Mamo! Mamo? Tato? Piece of shit. Śmieciarki przeszły. Idźmy stąd, Lincoln. Nie chcę tu być, Lincoln. Idźmy stąd dalej. Ktoś ma naprawdę jakąś, kurda, dziwną, bujną wyobraźnię chyba. Okej, tu jest chyba kolejna ściana do popchnięcia. Co tu się dzieje w tej grze? Ja nie takich efektów się tu spodziewałem.
Ale powiem wam, z jednej strony czuć, że jest coraz ciężej w ogóle w grze, nie? Okej. Tu ktoś wchodził, tylko po co? Okej. To jest wyjście chyba na zewnątrz, a tu co się mamy dalej? Nie. No dobra, pytanie, czy wy właśnie tędy mamy iść? Może to nie jest na zewnątrz. Nie wiem. Okej, tutaj musimy. O kurde. Nie, ale gruba w ogóle, jeżeli chodzi o eksplorację. Tutaj na przykład w tej lokacji to jest gruba eksploracja. Nie dość, że ciemno, nie powiem jak gdzie. No to nie jest taki już hop-siup. Oho. Trochę poczułem się jak w Tomb Raiderze. Okej, tam są wrogowie. Czy ja mam w ogóle jakąś broń? Ja mam. Ale czemu nie mogę tego przeciąć? Okej, a może... A, bo to są noże do rzucania, jakbym nie miał. Dobra. No musisz do mnie przyjść, bo nie mam więcej strzałek. No chodź tyci, tyci. Masz! Ale co to w ogóle za potwory są w ogóle? Abstrakcyjne to są. No dobra, to musimy się cofnąć. Po strzałki. To już wiem, o co tu chodziło, że są po prostu strzałki, a nie, że to jest coś, co przeciąć nie możesz. Kobito, kim ty jesteś? To nie jest kobieta, to jest chłop! O Jezus. Pierwsza karteczka. Gdy rodowici nacinają swe dłonie, brud odbiera nasze grzechy, mimo że trawi to jego własne splamione ciało. Okej, a tu? Czy są dwie karteczki o tym samym? Nie, Anna! Anna nie została jeszcze oczyszczona. Musimy ją tu sprowadzić i dokończyć ceremonię. Bez niej dla Ensanglande nie ma przyszłości. Odszukają niezwłocznie. Czyli oni szukają Anny. Okej, okay, co coś mamy? Co to takiego? Jabłko. Okej, okay, jest krew na tym jabłku. Trochę wiecie co, jak w Tomb Raider, żeby trafić po prostu w odpowiednią... No, ja jestem tego przekonany, Lincoln. Dobra, zobaczymy co jest tutaj. Może tu? Ty tak to czapniesz? Jo! Gdzieś ty coś tam znalazł. Okej. No dobra, i został mi ten chłop do przeszukania w sumie teraz.
tu masz? Świeża krew? A, znak, aha. Okej, coś jeszcze mogę w nim zbadać? Zrób zdjęcie. Jest to, żeby robić mu zdjęcie klatki piersiowej? Nie jesteś wstyd, Lincoln? Tylko podrywasz teraz. Żartuję. Tu będzie ciekawe coś. Tych nadgarstku. Na tej zasadzie. No dobra. Coś jeszcze znajdziemy? No, Lincoln. Zadowolony? Okej. Grażyna! Czy ty mu na zęby patrzysz? Wszystko? Wyjdź z magazynu. Ale... Nie wiem w sumie czego żeśmy się dowiedzieli, w tym jest problem. Okej. No, hopsaj. Jeszcze ten deszcz pada. Czemu w tej mafii tak często deszcz pada? W ogóle... Czemu? Czy schody tu są na górę? Co się stało? O nie! Chyba na pewno mamy towarzystwo. Lincoln... Ucieknij! Czekajcie, bo ja... Dobra, bo ja i tak nie mam. Serio? Nie wdepną w to? No i co teraz? Taś! Ty się tu co mogę poczekać? Podejdzie tu kto czy nie? Z nimi się babrać teraz.
kiedyś ty przyjdą. No, idzie. A jak wybuchnie, poleci w kosmos. Idziesz. Nie. Jeszcze w sumie nie z tej strony jest rzucone w ogóle ta amunicja, więc byście po prostu. Idzie kolejny? Magia. Wszyscy w sumie idą na taką pewną śmierć, nie? Pewniejszej kurde chyba nie będzie. Ale chcę ich zachęcić, żeby tam poszli. To może byśmy zrobili to. Looks like the smoke's coming out of this here ugly ass voodoo doll. Don't read that shit. Don't tell him what it is. Ty się tak nie chichrocz, babo jedna. Bo ty zginiesz marnie, tak jak ci wszyscy tutaj. No. Dobra, idzie kolejny. Idzie kolejny na pewno śmierć. To ja lubię w tej grze. Że oni tak na głupiego wychodzą i ciągle tu przychodzą, nie? Teraz oni są zaciekawieni, bo tu teraz, wiecie, człowiek leży. Czy ty nie możesz mieć na głowie jakiegoś hełmu, tylko jakąś maskę, niewidkę? Ktoś jeszcze na śmierć? Powybijam was wszystkich takie kaczki. Idzie kolejny. To się nawet wychylać nie będę! A po co? A po co się męczyć? No, ten chociaż maski nie miał. No ten już chyba do mnie nie przyjdzie. Bo zawsze chyba ten ostatni nie przychodzi, nie? Tak mi się zawsze coś wydaje. No chodź, mama. Zobaczcie! Kobiety tylko udusi, nie zabije. A jaki to jest chłop? Dobry chłop z niego. Dobra, spieprzajmy stąd w takim razie. No. Grzecznie możemy teraz sobie uciec z tego miejsca. Bardzo grzecznie. Chciałem ich wszystkich zastrzelić, ale nie wyszło. Nie, przecież jeszcze raz będzie, że tutaj będą... Ciekawe... Kurna... Serio? Bless you, sister. All for the blessing.
Czy ja nie mam tego ultrafioletu? Nie. Zapaliło się światło, ale dalej nie wiedzą, gdzie jestem. Kurwa, dużo ich jest w ogóle. Oni to w ogóle mają mnie gdzieś, nie? Gdyby to coś bardziej profesjonalni. Really? Czy wychodzi na to, że ja ich po prostu zwołałam wszystkich do jednego pomieszczenia, ale w sumie oni tutaj wszyscy nie byli. Cicho siedź. Szuka, przepraszam bardzo. Kurwa, nie mam więcej strzałków. Obejrzyj dookoła i co? Zdziwieni? Kurwa, dwóch wachizja. What?
No chodź tu do mnie. Jeszcze na boso? Uważaj, bo się jeszcze skaleczysz. Chociaż teraz to chyba nieistotne w twoim przypadku, co? Kolejny idzie? Ten kolejny taniec on robi tam całkiem na górze. No, no dobra. Ty, idzie kolejny. Ja dobrze gadałam, że idzie kolejny. No chodź. Szkoda, że strzałek nie ma. Strzałki to jednak dobra. Nie, patrz tam na niego. Ho, no do mnie. Ho, ho. Ho. Na pewno śmierć. No, nie mówiłem? Kurna. Ale czy ja nie mogę tamtego przypadkiem zastrzelić? No mogę. Kurde. Okej. I nie wiem, czy wolę mi się zawsze japać jeszcze, kiedy ja robię takie rzeczy. Jemu chyba coś dolega. Padaczkę dostał, czy coś takiego? Ha? Też bym tak zrobił, ha? Patrzę na to, że on się jeszcze rusza, nie? I zobacz, bo kolega ci się rusza. Ty też się byś... Ty się nie ruszał teraz. Kto kolejny na śmierć? Debile. To mi się podoba w tej grze. To mi się tu podoba. Że ja nie muszę ich nawet wołać, prosić, nie wiem, domagać się, żeby przyjść. Oni po prostu przychodzą i tyle. I zawsze coś nie mienię. Huh? Ha! Ty też do mnie przyjdziesz? No chodź! No nie bój się. Właśnie mi zawsze wydaje, że ten ostatni nigdy nie przychodzi. A nie, idzie. Ale to nie ten. Tylko ten, co idzie tak daleko. Chcesz trafić do kolegów? Jest w ogóle, jak to wygląda. Po bojowisko śmierci, nie? A ten tam dalej na czatach, nie? Lincoln, jesteś geniuszem po prostu. No i co? On gdzieś spindolił. Dobra, lecimy teraz do tych typów. Gdyby tak... Kurno, tamten wszedł jednegoś. Teraz... kto to gwizdał? To ja! A ty się zgubiłeś bodajże, jak szedłeś do mnie, dlatego ci pomogłem. Już mnie za daleko szukać nie musiał. Nie dziękuj. Nie trzeba dziękować. Taś, taś, taś,
Staś. Ty jesteś tak ładna kobieta, a tak naprawdę muszę cię zabić. Czy Lincoln to zrobi? O właśnie. Chciałam być, że Lincoln tu nie bije kobiet. Tylko Lincoln grzyczny je, jakby unieszkodliwia. Teraz bym sobie terminologię wymyślił, nie? Ty tam w ogóle na niego nie patrz. Nic z niego nie będzie już. No, nie. I zawsze tym samym sposobem, nie? Lincoln to po prostu dobry chłopak, ale no, no z dobrym serduszkiem, jakby nie patrząc, no kobietę nie skrzywdzi, no. No, chodź ta do mnie. Moje robaczki. Burkał zabrał dolar 1200, ale widzicie, no mimo wszystko Vito 4000 to nie jest taki, kurde. Umrzysz, wiesz? Wiesz, że ty umrzysz? Umrzysz teraz! W sumie robimy to wszystko od nowa, nie? Jakby nie patrząc. Powinniśmy dostać jakiś achievement za to. A ten zaś pójdzie naokoło, nie? Ten jak się zawahał na początku, iść, nie iść. A to chuj, nie. A! Czy ty się... Bo my tego nie widzieliśmy wcześniej w ogóle. Smells like rum. I've seen offerings like this in voodoo ceremonies, meant to appease a deity. No właśnie, bo tak jak mówię, no żeśmy tego wcześniej nie widzieli. To widzieliśmy. A ten rum, skąd to nam się wziął? Tego ja nie wiem. Nie, no co, wychodzimy normalnie, nie? Tak jak wtedy próbowaliśmy, tylko no przygotujmy się na jakąś ostrą bitkę, albo... Właśnie nie wiem, czy mam się w sumie przygotować, patrząc na to, że... Że w sumie chyba oni właśnie przyjechali, żeśmy go ich zabili, ale no nie wiem. Idźmy do przodu. Nie, no nikt nie przyjeżdża. Nie, no chyba możemy spieprzać stąd już. Oby. Gotta check out the Hollis mansion and that school. Hard telling what these sick fucks are doing there. Dobra, ucieknij z magazynu ukończono, ale on coś dalej mówi, że do rezydencji mamy jakieś jechać. O co ci widzi z tą rezydencją, ty mi powiedz. Gdzie mam jechać? Udaj się do szkoły. Bo to jest ciąg dalszy, nie? Gimnazjum w Wivers Park. W tym czczonym przez sektę miejscu ciemności był kiedyś straszliwy pożar, w którym zginęło wielu dzieci. Zobacz, jakie wskazówki na temat mrocznych miejsc sekty uda ci się odkryć. Bierę. Jedziemy. Coś takiego jestem ciekawy tego całego tematu, tej całej sekty. O co tu w ogóle chodzi, nie? Zaraz, słuchajcie, obczajmy, zaraz, zobaczymy. Lincoln, tylko ja bym cię prosił, żyj, chłopaku. No i co, kawa mnie się skończyła, no. Pójdzie ktoś mi ta kawa zrobić, no, w końcu. No tak o suchym pysku mam tu siedzieć. Ciś, do przodu, wariacie. Wariaciku. Wow. Sorry. To moja wina. Przepraszam. Dobra, zobaczymy.
Ja też czuję, że dzisiaj chyba zrobię tylko tą jedną misję, wiecie? Ona i tak jest długa ta misja ogólnie, nie? Lala. Tak w sumie nie wolno, ale... Idźmy na skróty. Nie no, chyba tak dojdziemy, mi się wydaje, czy nie? Jo. Ups. Wejdź do szkoły. Jeżeli nikogo nie było po drodze, to jest ta szkoła. Rozumiem, że też jakimiś schodami. Kurde, ta gra jest tak do przewidzenia, nie? Że normalnie drzwiami na bank nie wejdziemy i trzeba szukać jakieś, kurde, jakiegoś innego przejścia. Znajdź działalność? Znajdź się działalności sekty. Co tu się dzieje? Rozumiem, że mam jakieś omamy. A, i nie mam broni. Psajbiście. Właśnie tego pragnąłem, nie? O kurna. A mamy tu światło ultra. Mamy. Okej, okay, czyli wraca jakby historia. Wow. Wow. What the hell? O nie. Przeszukaj kapliczkę. Ja pindole. Co tu się dzieje? Jakiś kielich jest. No właśnie mówię, jakiś kielich tu leży. I nie wiem, czy to dobry mój już to wyciągał. O, i chyba coś w środku mi się wydaje. Nie? Symbol błogosławionej? Okej, okay, odłóż. Jak wszystko? Przecież tu jeszcze... O, tu coś jest. Co to za prezent? No ale... Dla którego dziecka? O czym ty do mnie, chłopaku, mówisz? I tu coś jeszcze leży. Jakaś notatka, dobra. Wow. Wszystko dla błogosławionej obroczyni brzmienni świętym światłem Peresan Glanta. Niechaj nadejście błogosławionej otworzy nam drogę do wniebowstąpienia. Matko jedyna. Jakie tematy to są poruszane. Okej. Okay. Hop i hop. Dobra. Mój kartu. No dobra, i jeszcze co mówisz? Rezydencja, tak? W rezydencji może dziać się gruba. Czy rezydencja jest gdzieś daleko, gdzieś blisko? No, no, wsiadamy, jedziemy do rezydencji. Dzisiaj obczajony dziwny temat sekty. Jest to w ogóle co misja fabularna, nie? A mimo wszystko, tak mi się trochę wydaje, jakby była poboczna, bo bardziej, wiecie, tu nie ma takiej akcji, tylko bardziej takiej znajdź to, znajdź tamto, tak kurde? Nie powiedziałbym, że mogłaby być to misja główna, ale spoko. Podoba mi się. Wiecie, jest taka odskocznia od tych wszystkich strzelanek, od tych wszystkich, wiecie, takich innych rzeczy i że jest naprawdę okej. Okay. Dobra, ciśniemy. Ciś, Grażynka. Do przodu, Jehana.
Rezydencja Harlesa, tak to się nazywa? Okej. Okay. O, jak my tu już jesteśmy. To ja bym ogarnął już tą sprawę tego bezpiecznika. Cichutko. Śpij smacznie. O nie, o, pięknie. I bęk. Nie, tam policjant se leży, nikt się w ogóle tym nie przejął, nie? Dobra, może nie tu, ale obok budynku jest jakaś znajdźka. Jak już wiecie, jesteśmy, to weźmy to po drodze, zgarnijmy. No to kto to tutaj się przejawia? Okej. Propaganda komunistyczna, Barclay Mills. Dobra. Hop. Tu jest jeszcze coś. Areczku. Wiecie, jakie po drodze, to ino zgarnijmy, żeby było tu już czyściutko. A zresztą to jest ten, to jest ta skrzyneczka, o której mówiliśmy sobie już wcześniej, że zgarniemy. Znaczy skrzyneczka. Przecież odkryjemy tę skrzyneczkę po prostu, nie? Więc jak już mamy, jesteśmy po drodze, to zróbmy to, słuchajcie, zróbmy to. Dobra. Cyk, 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 myk, myk, myk. Co, wideo? Chcesz być wideo? Gdzie jesteś, Munia? Nie wiem, kaj ty jesteś, ale... ale było cię słychać w wideo. Okej. Jeszcze tu jest jeden, ale pozwolę sobie pierw po auto pójść. Że zgarniemy ten bezpieczniczek i wtedy prosto, słuchajcie, już lecimy na misję zobaczyć, co dalej. Jakby stwierdziłem, że dobra, skupmy się dzisiaj na tej misji, bo jestem ciekawy tej misji. Jak to się rozwinie, w jakim kierunku to w ogóle pójdzie, czy będzie jakaś akcja, czy tylko wiecie, dowiemy się takie źródło informacji na temat tej całej sekty. To mnie ciekawi, jak to ostatecznie, wiecie, wyjdzie. Dałeś ręczny, bo jak tu się sturla, to już będzie słabo. Okej. Dobra, mamy to. To jest gdzie? A, czy tu kawałek drogi mamy? A co tu pisze? Zobacz, jakie wskazówki do mrocznych miejsc sekty uda ci się odkryć. Na tej plantacji należała do generała konfederantów. Okej, mroczne miejsca sekty. No dobra. Mroczne miejsca sekty. Okej. Jak nie zapomnę, to tak nazwę nasze dzisiejsze spotkanie, ale wiecie, z moją pamięcią to o, panie drogi. A ten policjant zauważył, że tam leży tamten policjant, czy nie zauważył tego już? To jest w ogóle śmieszne, nie? Że oni, że wiecie, mimo wszystko te NPC wracają w to samo miejsce, w tych samych miejscach spacerują i tak jakby tamte NPC, które zostały zniszczone w przypadku, teraz mówię o policji, no to oni w ogóle nie widzą tego, nie? I czy którędy mnie to... Jezu, jakie serpentyny, łomatko boska! Pani kochana, ale nie pchamy się na drogę, nie pchamy się. Tak nie wolno, tak nieładnie. Idą pod górę, pojedzie. Wow. To było grube. Zium. Oj. Dobra, ciś, Grażyna do przodu. Zobaczę, co tam się dzieje w tej rezydencji. Jakie tam znajdźki, jakie ciekawe rzeczy tam odkryjemy. A potem coś czuję, że po tej rezydencji dojdziemy do tych mrocznych miejsc.
Znaczy, wydaje mi się, że to wszystko z nich są takie mroczne miejsca, tylko mamy takie punkty. I rozumiem, że znajdziemy jeszcze jedno miejsce, w którym będzie mrocznie. Czyli, że będzie dużo wrogów. Tak mi się coś, słuchajcie, wydaje. Znaczy, w sumie ta cała misja się tak zapowiadała, że wszędzie będą wrogowie, ale no... No kurde. Nie widzę go nawet. Dobra. Zniszczeni. Ha? I jednak co nie coś potrafię. Aż mi się ten mem, słuchajcie, przypomniał z tego sprawa dla reportera. Co nie coś potrafię. Okej, czyli mam prawo spodziewać się tu wrogów, tak jak sam myślałem. No to wręcz za cicho jest. Nie zauważyłam, że ktoś tu stoi. Że górą? Tylko tu zaś jest ciemno, jak w dupie. Tędy? No ja mam tędy, może nawet wszedł. Kuźwa, wejście? No, hopsaj. Gdzie my kurde jesteśmy? Jaki globus prehistoryczny. W sumie wejdzie do rezydencji, żeśmy to zrobili, no ale... Tu coś? A! Przeszukaj rezydencję. Dzisiaj bawimy się w detektywa znowu. Z jednej strony spoko, nie? Fajnie. Ale z drugiej strony, kurczę, nie o tym jest gra. Że mam się bawić detektywa, no ale dobra. Oho, i znowu narkotyki. Nie. Oczywiście, że to jest niemożliwe. Gdzie ty kurwa jesteś? Cicho sieć. Okej, zobaczmy, co jest na biurku. To coś z... Myślisz? Może. Dobra, zobaczmy to wdzianko, bo ono się rzucało i z daleka w ogóle. Raz E, raz przyciskiem. A, bo fotkę robi. No dobra. Jakby jesteś w śmieciach. Hmm?
Wszędzie ślady. Czym ty masz ten tryb? Masz. Wszędzie są ślady krwi, no wszędzie. Sama, czemu to potrzebujemy? Chyba nie. W sumie tak nam nic się takiego jakby no nie podświetla. Ktoś gra na fortepianie? Okej. Dziwne. Droga mamo, kochana mamo, 8 czerwca 1916 rok, Jezus kochany, więcej niż 100 lat temu. Kochana mamo, mam nadzieję, że ten list do ciebie dotrze. No, nie wiem, czy dotarło, do mnie dotarło. Jestem zdrowa, dzieci także, ale nadeszły trochę trudne czasy. Po niespodziewanej śmierci naszego kochanego generała Harlesa zaczynam brakować pieniędzy i Harles umarł. Przykro mi, że dowiedziałeś się o tym w ten sposób, ale w najbliższych miesiącach będziemy musieli sprzedać rezydencję, a ja i dzieci będziemy szukać nowego domu. Nie wiem gdzie. Nas poniesie los, ale wierzę w mądrość, która uczył nas Braxton, że przyszłość należy do nas, choćby nie wiem, w jak czarnych barwach by się rysowała. Twoja kochająca córeczka, Winfred Harles. O kurde. Ktoś tu w ogóle? Ktoś tu gra? Ale tam w sumie nikt nie gra. To rozumiem, że to jest moja wizja optyczna. Okej. Robi się dziwnie. Wszędzie krew, wszędzie jakieś znaczki, jakieś pewnie nazwy sekty, czy coś. Jezus Mariat! Kurde. To było dziwne. Bardzo dziwne to było, no dobra. Chciałbym używać broni, ale. Oho. Może nie chcę jeszcze tam wejść? Dobra, ale co w sumie, Areczku? Nic więcej nie ma. Czyli w tej rezydencji będzie finał tej całej historii? Całkiem możliwe, nie? No dobra. Hop. Przeszukaj miejsce ceremonii. Matko jedyna. To się dobrze nie skończy, Areczku. No. Ty, tam ktoś jest. No, cholera jasna. I ja bym powiedział, ja pierdolę. Tu ktoś siedzi. Co ty tu masz za wiadomość? O kurwa. Lewa strona. Rodowici, klasa rządzących w Ensaglante. Prawa strona. Dostąpicie zbawienia, jeśli będziecie mi służyć. Okaże się wam tylko wówczas, gdy okażecie się godni, by nosić symbol rodowitych i przejdziecie w rytuar omłotów. Zróbmy fotkę. Dobra, fota jest zrobiona. Okej. Słucham. No bo może nie chcę tego słuchać. Okej, zobaczmy, co tu się dzieje.
Oj. To jest już szczerze, że my tak się normalnie chyba nie zabierzemy stąd. Jedynie, że się z lekka zdziwi i po prostu wyjdziemy. No właśnie, po pierwsze. A! Jak my stąd mam wyjść? To jest jakieś przejście chyba. O! Ten jak się otarł o twarz, mówi. Oho! Też to wygląda na takie wyjście, ale wiecie, pozory mylą. Tak po prostu? Porozmawiaj z Aną. No porozmawiam. Gdzie Ania jest? Aniu! Wszystko dla błogosławionej. 60 lat temu opera w Nowym Bordeaux niemal całkiem spłonęła i od tamtej pory stoi pusta. Według Anny tam już nie jest miejsce działań sekty. Błogosławieni rodowicie, brudasy. Może Anna potrafi wiedzieć, co znalazło się w mrocznych miejscach. Ja jestem za. Jedźmy... Jedźmy ostatecznie zakończyć tą całą imprezę. A Kajmu i Kar? O kurde. Kawałek chyba do niego będzie. Nie, że gdzieś tutaj się napatoczy, ale kurde, boję się, że zginę. Może lepiej nie. Ja poproszę ładną pogodę w tej grze. Kiedy będzie tu słoneczko świecić, no? Ciągle deszcz, ciągle pochmurnie, ciągle brzydko. Whatever. Czemu? W sumie to nawet nie jest moje auto, tylko... Przecież to jest uszkodzone i tak. Ty, a ci tu bogaci nie mają jakieś furki? Są jakieś chyba garaże, czy nie? Ale pewnie niedostępne, co? No nie. Smutek i żal. Potrzebuję jakiegoś kara. Czy mogę jakiś kar dostać? O, tu coś jest nawet. A, bo w tej okolicy nie mam skrzynki otwartej. Grzecznie otwórzmy. Dobra, weźmy od byle kogo. Byle jaki samochód, tak żeby tyle o ile co pojeździ. Nawet nie będę musiał jakoś specjalnie kraść od kogoś, tylko po prostu się stąd wezmę. To się otwiera? Nie. Dziwne. Dobra. No patadesyk w sumie, nie? Weźmy tego niebieskiego wariata. Jep. No dobrze. To co, jedziemy przekazać Ani, co żeśmy się dowiedzieli? Rozumiem, że Ania nam jakąś też informację przekaże, albo inaczej, wytłumaczy nam, o co tu chodzi. Byłbym za. Ile mamy do tej Ani? Nie widzę tego znacznika teraz. Gdzie... Widzę jak mam jechać, ale nie widzę znacznika. Tu! 1650, tak? No to jeszcze tak z przymrużeniem oka. Nie jest jeszcze to tak dużo. Ale policji po lewej stronie było strasznie dużo. Wow. Dobra, teraz będziemy na miejscu, tylko czemu to musi padać deszcz? No by to cię piorunek strzelił, dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego przy mnie? Wow. Łup. Łup. Dobra. Aniu, ciśniemy. Znaczy, Aniu, ciśnienie. Lincoln, ciśniemy do Ani. Porozmawiamy z Aną. I zobaczymy, może jeszcze wiecie, zobaczymy co Ania nam powie, nie? Jaki jest problem, jaki jest sens i co się w sumie dzieje w tej całej sprawie. Big break. A, miałem skręcić. Fuck. Mogę się to jakoś wycwanić. I możesz... A tako?
trochę, żebym się wycwanił, no. Poszedłem trochę na większe skróty. Czyli co, nie miałem jechać tu do góry teraz, czy co? O, nie, czekajcie, to nie jest ten zjazd. Wow. Panie drogi, co pan we mnie wierzysz? Ty, hej, panie. Dobra, Aniu, dojeżdżam do ciebie. Aniu, powiedz, co chciałabyś mi powiedzieć. Powiedz mi, o co tu w tym wszystkim chodzi? Jaki jest sens tego wszystkiego? No Aniu, chyba ty tu wrogów nie będziesz tu miał. No. Ty lepiej niech Ania ci powie, o co tu w tym wszystkim chodzi. Aniu? Got a heavy dose of some drug those motherfuckers burn at their rituals. Got my head all messed up. No, I told you. I told you, watch out for the sky. I said it. Sky? It's just called sky. Yes, the sky. Sky falls mind to sin. Sky falls mind to sin's eyes open. I said it. You didn't listen to me. Nobody ever does. Hey, maybe not. But I did meet your friend Bonnie. Wait, you saw her? Yeah, I saw her. She batshit crazy and dangerous as hell. Once I got out of there, I took a look at three of their ceremonial locations. They call them places of darkness. Pain. Death, tragedy, places consumed by sorrow. Like Sammy's. Huh? Each location's focused on a different aspect of what they believe. The old mansion was marked with a symbol they refer to as the Wellborns. Okay. The Mardi Gras warehouse carried the symbol of the filth. Now the abandoned school is the one that hooked my interest. She has the same mark as you do, Anna. They call it the Blessed. Yes. Yes, the Blessed will ascend. Bonnie loves the Blessed. Slaves were once branded with the mark of their owners. It was clear Bonnie's the one calling the shots. Maybe she's the Blessed, and she marked Anna as her property. The Blessed? Not Bonnie. Listen, the Blessed. The Blessed. Ale mówię poważnie, Anna. Who's Sammy? He was. Is. Father to me. Took me when I had nothing. He died. Yeah. I'm sorry. Me too. Me too. Lincoln. Look at this. This symbol. I seen it over at the opera house place, been shuttered. 60 lat temu? Black folks got tired of being lynched, so they waited until the city's most powerful whites were all inside, and then they set fire to the place. Killed people. Maybe it was more than that. Near as I can tell, the Enceinte Galante have three aspects. The Blessed. The Wellborns, rich white assholes. Okay. Poor black folk. So maybe what happened at the opera house that night was the filth trying to knock off the Wellborns. Może? What they managed to do was push them into the bayou for a few decades. Did Bonnie ever take you to the opera house? Opera house? Opera house. The blessed, the purified. But you don't understand. You don't understand. You don't see with your eyes, but with the flesh, it consumes. It doesn't give. Kobieto, czy ty się dobrze czujesz? Anna, it's okay. Just rest. I need to find out if the opera house is involved in all this. No, na pewno muszę się dowiedzieć. Don't take it lightly.
No ja myślę, ojcze. Czyż pójdę, Ania? A co? No właśnie, jestem mężczyzną z krwi i kości. To sobie poradzę. Poradzę sobie, Ania. Nie mów tak, poradzę sobie. Chcesz? To ci zaraz pokażę. Ja ci kurna pokażę. Niech ja się tego przygotuję. Niech ja wezmę kamizelkę kuloodporną. Bieraj. Wychodzimy. O, panie drogi, kawał drogi mamy. No dobra. Pierożki. Ja chciałam mówić, dobra, jedziemy, zobaczymy, co tam się dzieje i zobaczymy, jak z czasem odcinka. Ale my już mamy 1,5 godziny. Kochani. No to ja z tego miejsca, słuchajcie, będę się z wami żegnać w takim bądź razie tutaj, będąc z ojcem Jamesem i z Anną. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to symboliczna łapeczka w górę zawsze mi widziała. Może jakiś miły komentarz, co wy na to? Ja z tego miejsca się żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, widzimy się za tydzień. Cześć! Pa, pa! I w kolejnym odcinku pójdziemy do tej opery i zobaczymy, czego Anna się tam boi.